Puls Biznesu. Do słuchania. Czy nowy samochód kupiony w sieci może być tańszy od tego z tradycyjnego salonu? Oraz o to, czy rocznikowe wyprzedaże dotyczą również wirtualnych salonów sprzedaży aut? Pytam Michała Knitera, założyciela i wiceprezesa spółki CarSmile. Nowe samochody są coraz droższe i z każdym rokiem cena ich rośnie o kolejne 5-10%. W ostatnim roku ten wzrost był jeszcze większy, bo to było 11% w stosunku do 2019 roku. Każdy model, który wchodzi na rynek, to jest podwyżka i w każdym modelu, który obserwujemy, mamy do czynienia z postępem technologicznym. Te samochody są dużo bardziej naszpikowane technologią związaną z bezpieczeństwem, emisją spalin. I w mojej ocenie dzisiaj, jeżeli chcemy mieć dostęp do nowości, tak naprawdę i z drugiej strony mieć sensowny koszt utrzymania tego samochodu, forma użytkowania, czyli wynajem, czy jakaś inna forma użytkowania typu abonamentowa, to jest jedyna dostępna forma dla takiego masowego klienta. Bo samochody, tak jak pan powiedział, rosną cenowo i ostatni rok to jest 120 tysięcy średnio. Sądzę, że ten rok będzie jeszcze większy, ale z drugiej strony, jak obserwujemy wybory naszych klientów na platformie, to mimo wzrostu cen, cena na platformie to jest około 1700 zł netto miesięcznie. Ta cena jest taka sama w 2019 i 2020 roku, czyli klient patrzy przez pryzmat kosztu miesięcznego użytkowania, a nie patrzy do końca jakby przez wartość samochodu, bo to dla niego przestaje być dla niego interesujące. Dla niego najważniejszy staje się dzisiaj koszt użytkowania samochodu i co ja w zamian za to dostanę. Właśnie, bo mówimy o sprzedawaniu samochodów przez platformę, czyli w zasadzie jest to sprzedaż online. I pytanie moje jest takie, czy cena samochodu, tudzież koszt użytkowania, różni się, jeśli kupimy go przez sieć, od takiej, którą zaoferuje nam tradycyjny dealer? W sieci najczęściej oferujemy samochody, które są wyspecyfikowane odpowiednio, mają pewne minimum, które za sobą niesie jakby racjonalne wyposażenie dla klienta, z drugiej strony racjonalną cenę. I najczęściej to, co widzimy w sprzedaży takiej, którą my dzisiaj prowadzimy i propozycje, które proponujemy dla klienta, to staramy się klientowi optymalnie wyspecyfikować ten samochód i dać jakby optymalną cenę do środka, którym będę jeździł, czyli jakby rzadko znajdziemy w tych samochodach chociażby, nie wiem, dach panoramiczny, bo uważamy, że jakby on nie jest potrzebny do tego, żeby klient sobie komfortowo jeździł, ale znajdziemy coraz częściej automatyczną skrzynię biegów, czy znajdziemy podgrzewane fotele, co jest jakby ważne przy takim codziennym użytkowaniu, czy wszystkie niezbędne systemy bezpieczeństwa, które powodują, że podróżujemy bezpiecznie. I dzisiaj jakby tą ratę, którą, czy koszt miesięcznego obciążenia, które pokazujemy klientowi, jest optymalny do samochodu, którym się poruszamy. CarSmile sprzedaje samochody, czy oferuje samochody za pośrednictwem sieci już od blisko 3 lat. Udało wam się sprzedać 3, tak, jeżeli dobrze się nie mylę, około 3000 samochodów. Czy z perspektywy tego 3-letniego doświadczenia wzrost cen miał wpływ na was albo na waszych klientów jakiś zauważalny? Wzrost cen aut oczywiście. My obserwujemy jakby stałość podejścia co do raty i widzimy, że jeżeli jakiś samochód odstaje bardzo mocno w cenie, to jakby sprzedaż jego spada. Ten klient ma dzisiaj do wyboru na naszej platformie 1200 samochodów i to widać jakby proste migracje. W sytuacji, w której dana marka zaczyna kosztować zbyt dużo, to klienci wybierają inny samochód, który jest równoważnikiem tego samochodu, a rata jego jest akceptowalna. I za każdym razem widzimy przy zmianie podejścia rabatowego, przy wprowadzeniu nowego modelu, wysokość miesięcznego obciążenia jest jakby takim istotnym elementem i realnie my dzisiaj widzimy, że klienci patrzą ratą, a nie patrzą wartością samochodu. Dla naszego użytkownika wartość raty miesięcznej jest dużo ważniejsza niż wartość samochodu. Ja myślę, że nasi klienci tak naprawdę w wielu wypadkach nie wiedzą, ile finalnie kosztują samochód, który będą użytkować. Oni patrzą, co w danej racie będą mieli w cenie miesięcznej. Oczywiście zdarza się tak, że nowości jakieś, które wchodzą na rynek, czy kwestia kampanii telewizyjnych mają wpływ na wybory klientów, ale bardzo mocno widać, nawet jakby jak porównujemy sobie pierwszą dziesiątkę z 19 roku i z 20 roku, to widać, że tutaj jakby rata miała dużo większe znaczenie niż lojalność do danej marki. A czy w salonie wirtualnym jest podobnie jak cały czas się wydarza w salonach tradycyjnych, że to początek roku, ewentualnie końcówka jest tym momentem,
w którym powinienem wybrać się po nowe auto, bo wtedy mam szansę na największe rabaty, zniżki, czy to zupełnie odwrotnie, inaczej? Oczywiście w salonie wirtualnym jest tak, że na początku roku jest dobrodziejstwo zniżek samochodów z roku ubiegłego, ale mam też dostęp do samochodów, które są z roku tego, czyli mam tak naprawdę miks i bardzo często jakby wybór, oferta jest bogatsza i bardziej atrakcyjna na początku roku niż w ciągu roku, aczkolwiek my negocjujemy i rozmawiamy z dealerami, importerami i zawsze staramy się, żeby w każdym segmencie dla klienta było atrakcyjna oferta i atrakcyjne auto. Okres początku roku jest dobrym okresem do zakupu i również w salonie wirtualnym, tak jak i tradycyjnym, ale reszta roku też jest dobra, bo cały czas jakby dbamy o to, żeby ta oferta była atrakcyjna klienta. Właśnie, skoro jesteśmy przy klientach, kto korzysta z waszych usług? To są raczej te młode osoby, bardziej otwarte na zawieranie umów za pośrednictwem internetu, czy też osoby, które na co dzień, czy w poprzednich latach kupowały samochody tradycyjnie, czy kupowały je, a nie użytkowały? Bardzo często to są bardzo świadomi klienci, to są osoby w wieku około 40 lat, to są świadomi klienci, którzy dzisiaj zastanawiają się często nad kupnem samochodu. Często dla nich to jest pierwszy nowy samochód, ale nowy samochód również w abonamencie. Często to są klienci, jeżeli mówimy o przedsiębiorcach, którzy mieli przedtem do czynienia z leasingiem, teraz patrząc na to, jak szybko się zmieniają samochody, jaki jest postęp w motoryzacji, wybierają formę abonamentu. A czy te nowe pokolenia, które wejdą za chwilę na rynek i będą kupowały auta, one w ogóle jeszcze będą myślały o tym, żeby kupić auto, pana zdaniem, czy to już będzie tylko ta nowa forma mobilności? Ja myślę, że będzie rosła bardzo szybko popularność takich form, jaką dzisiaj oferujemy, aczkolwiek nie mówiłbym dzisiaj, że klienci zupełnie zapomną o formach użytkowania takich, jakie były do dnia dzisiejszego. My będziemy widzieli bardzo szybko transformację, ale nie będziemy widzieli sytuacji takiej, że klienci zapomną. Pewnie będzie zupełnie inaczej w sytuacji, w której się pojawi autonomiczne auto, no ale to jest coś, co w mojej ocenie zacznie działać za jakieś 15-20 lat, a nie obecnie. A o tym zrobimy podcast za jakieś 3 tygodnie. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Michał Kniter, założyciel i wiceprezes spółki CarSmile. Dziękuję serdecznie.